Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Klejnotów pokolenie drugie Kamień Księżycowy. Witamy się razem z Kylą i jak widzicie mamy dzisiaj Beltane, tak sobie nazwałam, pierwszy dzień lata. Jest to święto celtyckie i tą nazwę sobie tutaj przyjęłam. Święto faktycznie przypadało, z tego co kojarzę, to na przełomie kwietnia i maja, czyli w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Dobra, i pomyślałam sobie, że do tej rozgrywki będzie nam tutaj pasowało. Kyla właśnie sobie wstała, chodź kochana, najpierw sobie skorzystasz. Jak widzieliście, na pierwszej cutscence, jejku, jak Lady tu sobie ślicznie śpi. Zniknięcie siostry wpłynęło na niego bardzo, no ale oni byli też bardzo mocno razem związani. I jak widzieliście, też Charlotte jest w ciąży, czego oboje oczywiście nie planowali. Dobra, choć jeszcze tutaj czystość. Dzięki temu się będziesz uczyła i skorzystasz. Podobają ci się kwiatki? No dobrze. Dawaj kochana, co tu byś chciała? Przeszukaj plażę, no raczej na plażę się nie wybierzesz. Oczywiście w kolejnych odcinkach zajrzymy też do Ametyst i Wayne'a. Zobaczymy co tam u nich. Dobra, jak skorzystasz kochana, to chciałabym, żebyś przygotowała coś na śniadanie. Może... A tu mogłabyś czekoladę gorącą zrobić. Nie, to czekolady może nie. Tu mogłabyś herbatę zaparzyć. Tu mamy... Dobra, może stąd babcine przepisy. Śniadania. I zrób sobie tosty z miodem i z bananami. Chodź kochana. Gdzie idziesz jeść? 8 poziom gotowania. A, siadłaś na łóżku. A nie wiedziałam, że tak fajnie możecie siąść na łóżku i jeść teraz. No dobrze, smacznego, żabko. A propos żab, pewnie mamy jakąś, którą możemy rozmnożyć. Będziemy sobie rozmnażać losowo, okej. Wyhodowałaś nową żabę, bardzo się cieszę. I troszkę się tutaj pozajmujemy tym, co trzeba. Oczywiście schowałaś to do wyposażenia, prawda? I potem będziesz miała mnóstwo brudnych rzeczy. Chodź sobie tutaj do naszej Lady, przytul ją. Zobacz, co się stało. Zaraz się dowiemy.
O, tak malutka. No, i co się stało? A chciałaby pójść na spacer, dobra. To wiesz co, kochana, opieka nad zwierzętami, wyprowadź. Krótki spacer, chodźcie. Czemu niby się nie możesz ruszyć? Dobra, musimy to zrobić nie tak. Weź, tu było, odepnij smycz i podejdź tu, proszę. Dobra. I teraz zawołaj Lady. Okej, okay, i bardzo cię proszę, zrób z nią jeszcze wyjątkową więź. I wyprowadź, nie idź pobiegać, nie chcę iść pobiegać. Dobra. Wyprowadź krótki spacer, o. I w tym czasie, zaraz tu będziemy mogli coś może poszukać. Nie, to jeszcze za wcześnie na szukanie. Chodź o tutaj. A czemu z nią nie idziesz? Idziecie, dobra. Zachęć do pójścia za potrzebą. Uwielbiam Kajlę, wiem, że to powtarzam, ale naprawdę jest to obecnie chyba jedna z moich ulubionych simek. Chociaż ja w ogóle lubię simki ze swoich serii. Dobra, tu Muszeleka, tu wejdź w związek, no. Gdyby to było takie proste, co Kajla? Może jeszcze możesz ją zachęcić do pójścia za potrzebą? Niby zachęcasz, ale jakoś to niezbyt dużo daje, jak mi się wydaje. Może tu się uda zachęć do pójścia za potrzebą. No. O, wreszcie. Tym razem się udało. I wracaj może do domu, kochana. Stój. Stój, stój, jednak jeszcze nie wracaj. Chodź tutaj, kop. Mamy dużo do poszukiwań. Chodź tu. Aha, najpierw wrócisz do domu, a potem będziesz kopać. Dobra, no to skoro tak, to też tu będziesz szukać żab. Rozejrzymy się, może coś tu jeszcze będzie do kopania gdzieś. O, tu jest jeszcze, to też kop. Chyba się już po prostu pojawiły rzeczy, a. Czyżbyś teraz szła? Ciekawe, czy dwa razy ci kazałam kopać to samo. Możliwe. Kapsułę. Ja bym nie chciała kapsuły. Ja bym chciała, żebyś ty kopała kamienie, kochana. Bo my potrzebujemy kamieni. No dobra, wróciliśmy do domu. Już wam wystarczy tego spacerowania. Podejdź tu. Proszę cię bardzo. Okej, okay, teraz proszę. Odepnij smycz. Co ty tu chciałaś? Chciałaś opowiedzieć sobie historię. Dobra, odepnij smycz, a potem weźmiemy opowiedz sobie historię. Gdzie tu mamy? Opowiedz sobie historię, kochana. Tak, a jak to zrobimy, to podlejemy teren, nawozimy. Czy mamy czym nawozić? Możemy jabłkiem. I odchwaścimy teren. I zbierzemy cały plon. Dobra. Ale najpierw skończ opowiadać sobie historię. Dobra. I co my tu chcemy? Chcesz ogień? Dobra. Chcesz tańczyć? Chcesz wręczyć kwiaty? Dobrze. O, i tu będziesz mogła przekopać. I tu będziesz mogła przekopać. Jak już to poogarniasz? Pięknie. Na urlop do granitowych kaskad na pewno wyjedziemy. Ale to jeszcze nie w tym odcinku, bo musimy wyjeżdżać do granitowych kaskad. Musimy je odwiedzić w każdej. Nie mamy telefonu. Znowu kapsuła czasu. Ja nie chcę kapsuły czasu. Dziewczyno. I znowu kapsuła czasu. Matko jedyna. Czemu tyle tych kapsuł? No trudno. Otwórz to. O, nie chciałam dodawać do ulubionych. Otwórz to. I otwórz to. Mamy nowe laleczki. No super, chociaż nie o to nam chodziło. Chodź tu, kochana. Podlej teren. I zbierz cały plon. O, tu nam wyrosły czaszki. I zatrute jabłka też? Chyba też. Podlej teren i zbierz cały plon. Dobra.
Ach, jakie piękne mamy dynie. Jak tam nasz kurnik? Możemy zebrać jajka i posprzątać kurnik. A bo już tam to wszystko zrobiłaś. Dobra. I jeszcze rozrzuć karmę w okolicy. I chciałabym, żebyś sobie chwilkę poćwiczyła magię. Magia. Ćwicz magię. Praktyczną. Proszę, już ci niedużo, kochana, brakuje. Może nam się uda osiągnąć kolejny poziom. Dobra, ćwiczymy. I jest, udało się. Osiągnęliśmy drugą rangę. Jeszcze musimy się nauczyć zaklęcia i dostaliśmy 2 punkty bonusowe. Już sprawdzamy, co możemy sobie tu wykupić. Tu. Czarujące towarzystwo. Odblokuj interakcje magiczne do nawiązywania z innymi czarodziejami, które zapewnią ci nieco doświadczenia magicznego. 7 zmysł. Badania, eksperymenty i czytanie ksiąg przebiegają znacznie szybciej. Spadek napięcia. Czarowanie powoduje teraz znacznie mniejsze naładowanie magią. Tu by były tańsze eliksiry. To jest też dosyć fajne. Może te sobie weźmiemy 2? Chociaż z drugiej strony to też nam się podoba to bycie czarującym. Dobra, tak weźmiemy. Okej, Kaira. Wystarczy, słoneczko. Trzeba teraz popracować troszkę nad tym, co trzeba tu robić. Dobra, zobaczymy. Mamy tutaj biegaj nago. Ja się boję, jak ty będziesz, jak to będzie. Aha, dobra, no pięknie. W tej bieliźnie możesz biegać. Bardzo ciekawa bielizna. Ale buty są. No okej. Ciekawe, kiedy ci to zaliczy. Dobra. Nie chcę, żebyś mi tam daleko gdzieś biegła. Chodź tutaj. Tu gdzieś mieliśmy ognisko. Bardzo cię proszę, rozpal. Chodź. Rozpal tutaj. Na drodze do sławy? Idziesz? No nie smuć się tak, kochanie. Każdy odkolito otrzymuje magiczny niezbędnik, którym znajdzie przedmioty, bez których nie może się obejść żaden aspirujący sim. Dobra. I tu musisz piec... O, upiesz sobie pianki. To będzie, że wykonujesz te interakcje. Niestety tu tańczyć nie możesz. Dobra, a co tu jeszcze masz? Stwórz kompozycję z kwiatów i wręcz kwiaty. My tu mieliśmy stolik do kompozycji. Możesz coś stworzyć. Wszystko. Może sobie stwórz bukiet z dzwonków. Zaraz stworzymy. O, jak się pięknie rozświetliło. O, możesz Lady zaprosić do ogniska? Najpierw upierz sobie tą piankę, zjadłaś. Dobra, idź teraz. Tworzyć kompozycję kwiatową. Proszę bardzo, Kailunia. O, chyba tu latają robale. O, masz z pianki. O, dobrze, wypełniłaś, super. Bardzo się cieszę. I tu chyba trzeba będzie opryskać przeciwko owadom, to oczywiście to zrobimy. Bo jak żeby było inaczej. Zdobyłaś umiejętność, dobra. Dodaj wazon letni, bo w końcu lato. Opryskiwanie przeciwko owadom zawsze trwa i trwa. A za to 5 poziom ogrodnictwa, no i super. I schowaj do wyposażenia. Dobra. I teraz tak, bardzo cię proszę, chodź, skorzystasz i weźmiesz sobie, możesz iść śpiewać pod prysznicem. Och, nasza biedna lady jest głodna, zaraz i damy, kochana. Proszę bardzo. No, już myślałam. Chodź, zawołaj lady, bo ona ci blokuje teraz przejście. O tak, a teraz napełnij miskę i zawołaj ją. Proszę bardzo. I jak nasza lady będzie sobie jadła, to my też sobie coś zjemy. Może coś na lunch, co tu możemy? Sałatkę ze szparagów. Proszę bardzo, zrób sałatkę ze szparagów dla jednej osoby. Pomysł idealny. Dobrze, kochani. Kaira sobie tutaj już gotuje, żeby zjeść. Ja będę na tym kończyła odcinek.
Mam nadzieję, że Wam się podobał. Udało nam się wreszcie i osiągnęliśmy już drugą rangę. Teraz jeszcze nam jest potrzebny jeden czar i przejdziemy do kolejnego poziomu tej aspiracji. Mam nadzieję, że nam się to uda w następnym odcinku. Weź sobie to i zjedz, kochana. A potem tutaj magią oczywiście czystość. 9. poziom gotowania. No pięknie to rozwijasz. Także na tym będę kończyła. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej. I zapraszam Was oczywiście na kolejną cutscenkę.
table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. To my bed.